Od 2003 roku budynek Jaracza stoi nieużywany. Z powodu braku ogrzewania niszczy je w zawrotnym tempie. Jak patrzę na te wnętrza, jak przypominam sobie, co tam robiłem, przypominam sobie, jak ten teatr żył, jak był pełen ludzi, jak rozbrzmiewał tam śmiech moich przyjaciół, jak tworzyli tam kolejne spektakle i jak to wszystko faktycznie po prostu żyło, to wspomnienie z tym obrazkiem dzisiejszym kontrastuje naprawdę bardzo boleśnie. Patrząc sentymentalnie, emocjonalnie, no to smuci, to po prostu smuci. Wierzę w to, że jeszcze kiedyś na tej scenie zagram. Niestety, część aktorów nie miała okazji zagrać na jego deskach. Gdyby tylko było otwarte, to na pewno by się tam zagrali. Za większą przyjemnością. Podczas obchodów 85-lecia teatru zarówno starosta, jak i prezydent Otwocka wyrazili chęć oglądania spektakli w nowym budynku. Miejmy nadzieję, że ta deklaracja pociągnie za sobą finansowe decyzje. Mam nadzieję, że kolejne jubileusze obchodzić będziemy w historycznym budynku teatru przy ulicy Armii Krajowej, w którym tak dobrze czują się aktorzy. Samorząd podjął kilkakrotnie działania zmierzające do wybudowania siedziby oraz do pozyskania środków na rewitalizację. Nie przestajemy na poszukiwaniu środków i metod rozwiązania tego problemu. Ufam, że za kilka lat, świętując stulecie teatru, ta instytucja będzie działała w nowej lub odnowionej siedzibie. Do przywrócenia siedziby włączą się chętnie aktorzy i osoby związane z teatrem. Cieszyłem się, kiedy pan prezydent powiedział, że a może odnowimy, a może pobudujemy. Gdyby państwo ewentualnie chcieli, abym wziął udział w tej rozmowie, w jednej z tych rozmów, bo te rozmowy będą liczne, służę swoją osobą. O przyszłości i przeszłości teatru będzie można porozmawiać 16 kwietnia podczas spotkania w Muzeum Ziemi Otwockiej. Ja jako już jedna z najstarszych żyjących deskorek tego teatru mam zaszczyt odsłonić część wystawy, bo cała wystawa 85-lecia teatru będzie w Muzeum Otwockim, w Ziemi Otwockiej 16 kwietnia. To już dzisiaj zapraszam, żebyście państwo wszyscy przyszli i przyprowadzili z sobą jeszcze następne gości. Mamy nadzieję, że budynek przestanie straszyć i na nowo stanie się miejscem spotkań kulturalnych.